Cześć, siemanko, dzisiaj bierzemy sobie na blat dużą puszkę od Panini FIFA 365 2022, kolekcja, którą chcę zbierać. Nie będę do niej przykładał jakichś większych tam sentymentów i tym podobnych rzeczy, no ale chciałbym uzbierać, żeby była cała puszeczka. Widzicie, cała. No i otwieramy. Zrobimy sobie pojedynek limitek, bo tu będą chyba trzy limitki. Mamy tu pierwszą limitkę, będzie to Kylian Mbappe na karcie XXL. Niestety no trochę uszkodzone one będą te limitki, no bo no są wsadzone jak są z Kylian. Teraz dwie małe limitki będą, to bramkarz, czyli Gigi Donnarumma, możecie zauważyć, i Antek Griezmann, czyli jakby PSG i Barcelona. Mamy sobie saszetki. Jeszcze jedna tu została. Ej, puszkę sobie zamkniemy. Zostawimy i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zgadza się. No i dobra, i lecimy. Tutaj oczywiście najrzadsze są rarki. Oprócz rarek nic nie można trafić. No ale lecimy, zobaczymy, kto zwycięży w tym oto meczu. Tutaj Palmeiras. No 1-0. PSG. Bazóweczki, tu będą bazóweczki. Tu Tomek Müller i Cristiano Romero. Okej. Okay. Może tak zróbmy. Tu. Okej. Okay. Kolejna saszetka. Iwan Perisic, Mendes, Skriniar, Cavani, Hugo Lloris i Paulo Dybal. Ogólnie razem jest w kolekcji 180. Aha, 180 zwykłych kart, czyli razem około 400. No, około 400. Cała kolekcja. No, jedyne to to. Multipaki się będzie z tej kolekcji opłacało kupować, bo no niestety w saszetkach nie można trafić limitek. El Arabi i Thibaut Courtois. Więc no niestety to jest słabe w Panini. Nie można trafić limitek. Na przykład top się można. Co jest bardzo fajne, bo warto wtedy otwierać właśnie paczki Ivan Petrejek. Game changer. Warto otwierać zwykłe saszetki, bo zawsze ta limitka może nam wpaść. No a tutaj, jak sami widzicie, tylko puszki, mini puszki oraz no, coś słabo z tą Barceloną oraz Thibaut Courtois oraz multipaki. Envia. Trzy saszetki nam zostały i tak puszka zleci nam. Tam był jakiś pan. Był jakiś pan BVB Leonardo Bonucci i rarka Kylian Mbappe. Już mam dwie rarki, ale chyba wszystko otworzyłem już, więc no trochę jeszcze będę musiał dokupić rzeczy z tego albo po prostu wymieniać się dobrze. Barcelona mega słabo dziś leci. Tagliafico i Philip Foden na Game Changerze. Chyba go już 3 razy trafiłem. Rafael Varane. Kylian Mbappe. Patrzcie, jaka dominacja PSG. Harry Maguire. O, i Antek Griezmann zdobywa chociaż punkt honorowy. Bramkę honorową. No i co wam mogę powiedzieć? Karty, jak widzicie, trafiliśmy trzy limitki, w tym Mbappe, Gigiego Donnarumę i Griezmana. Dość ładne te limitki są, nie można powiedzieć. No i z kart takich lepszych to na pewno rarkę, która jest bardzo ładna. No rarkę im się udała. No i to tyle. No i co wam mogę powiedzieć? Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Napiszcie, co wam bardziej się podoba, Tops czy FIFA w tym roku. Napiszcie również w komentarzu,
Co sądzicie o tych kolekcjach, którą będziecie zbierać i którą jakby stawiacie na takim top 1, że musicie ją mieć? No jak dacie znać, na pewno tam będę się udzielał w komentarzach, więc zapraszam również na grupę do subowania oraz lajkowania mojego kanału. No i do komentarzy, nie? Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, siemaneczko.